Kompozytor pieśni pozostał nieznany, natomiast słowa napisał jeden z żołnierzy legionów Józef Wybicki. Od roku 1831 pieśń uznawano za hymn narodowy. W latach 1918-1927 roku Polska nie miała oficjalnego hymnu państwowego. Śpiewano wówczas kilka pieśni. Bogu Rodzice, Boże Cześć Polskę, Strofy i Mazurka Dąbrowskiego, które uważano za hymny narodowe. W roku 1927 Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnym hymnem państwowym. Natomiast ta pieśń opisuje szarą piechotę i choć ułani noszą lampasy, srebro i złoto, chociaż grają w nim surmy, kuczy i wróg, czyli mają piękne stroje i otacza ich powszechne uznanie, to piosenka ta przypomina, że jednak piechota to najsilniejsza i najważniejsza formacja wojskowa. Ogromna popularność cieszą się piechota w latach II wojny światowej i na trwałe wpisuje się do kanonu najsłynniejszych pieśni żołnierskich. Masz.